let's push it hard tonight. I wanna see the morning light. I wanna feel real love. I just can't get enough. Alright, I'm in over my head. Hey, but we'll see when we're dead. Oh, I'm in over my head. Hey, but we'll see when we're dead. Siemanko, siemanko, z tej strony Jarek i witam was kochani w kolejnym odcineczku z serii ESKR Osina, czyli jakże nie inaczej Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Osinie w skrócie. A w dzisiejszym odcinku, słuchajcie, akcja, prace pożniwne, ładowarka już jak widzicie tutaj mruczy. Jeszcze tylko sprawdzimy, nagrywa, bo czasami OBS potrafi nie nagrywać. No i cóż, co ja tutaj będę dzisiaj robił, słuchajcie, jedziemy zbierać belki. Dokładnie belki słomy po pszenicy, także już się wybieramy, także na samym wstępie możecie, słuchajcie widzowie, zostawić łapeczkę w górę oraz subika, no i oczywiście komentarz dla zasięgu. Także cóż, kochani, my tutaj, kurde, już jedziemy w stronę naszej przyczepy, ponieważ, kurczę, przyczepa już jest zaprowadzona właśnie na pole. No i cóż, prawdopodobnie to będą ostatnie prace tym Ursusem, ponieważ on, słuchajcie, idzie na sprzedaż. Także o tak to dzisiaj, słuchajcie, będzie wyglądać. Dobra, my sobie weźmiemy jedną belkę, a może nawet i dwie. Jak widzicie, zakupiłem sobie Roberty widły, już nie będę ładował tymi widłami, że tak powiem. No, kurde, wiecie jakimi. Zwykłymi, nie? Dobra, wybaczcie za moją chrypę, ale nagrywam strasznie z rana, słuchajcie, bo czas goni, kurde, i że tak powiem, no. Czas to pieniądz, także kurde, nagrywam na szybkości, abyście mieli tutaj co do oglądania. Także oczywiście życzę miłej niedzieli, bo odcinek macie na niedzielę. A więc, no, dobra, cyk. No, szósteczka już, kurde, ostatnie chyba raczej, kurde, pracę będzie wykonywać. Ostatnie prace szóstką i ostatnie prace, kurde, słuchajcie, jeśli chodzi o tą przyczepę, bo nie ukrywam, że przyczepę będę zmieniał. Słuchajcie, może ją podtoczę trochę, wiecie jak jest, nie? Także nie muszę się tutaj zbytnio tłumaczyć. O tak, zepnijmy sobie pasami, żeby nam nie uciekły. No troszkę będziemy, słuchajcie, kombinować na pewno. Ładowareczka póki co jeszcze zostaje, no ale okay, ja tutaj sobie tylko wszystko naprawię, bo odcinek na szybkości nagrywany jest, słuchajcie, także no nie ma lipy. Ciśniemy, słuchajcie, oporowo, można powiedzieć całodobowo. Chociaż trudno to teraz nazwać robotą całodobową. Dobra, wycofam sobie i... wycofam sobie, słuchajcie, i wezmę tutaj belkę, także no... nie będę zbytnio długo się tutaj rozczulać. O, to sobie... kurde, skrócę, patrzę co tak się wysunęło to. To mi nie potrzeba takiej długości. Dobra, cyk, klikamy L. Zapinamy tak zwane niewidzialne pasy. No i cóż, kochani, kurde, ciśniemy. Ciśniemy, słuchajcie, kurde, oporowo, można powiedzieć. No, kurde, poukładamy sobie belki i zawieziemy je. Tych belek to już, słuchajcie, mam, ale no, mówię, na sprzedaż. Część pójdzie po prostu na sprzedaż. No i, kurde, przydałoby się zrobić przebudowę gospy już w końcu.
Dobra, dociśnijmy do tego. Dobra. O tak, tyk. Proszę bardzo, cztery bele już są. No i kurde, no cóż, postaram się jak najwięcej tutaj zebrać tych balotów. Także no kurde, trzeba byłoby pewnie tutaj jeszcze wapno rozrzucić. No i cóż, kurde, tutaj podrzepak będzie robiony. Słuchajcie, także te pole musimy szybko uprzątnąć. A więc no kurde, spieszymy się, nie powiem, bo tamte pole po rzepaku, to wiecie. Jeszcze na spokojnie mam czas do września, bo tam prawdopodobnie pszenica będzie. Kurde, czekajcie, muszę sobie tak o naprawić. Wybaczcie mi za to. Ale no. Wiecie, mówię, jak jest, kurde, no i jak to się potrafi tutaj zachowywać, także no. Za dużo to tutaj nie naładuję na tą przyczepę, ale będę się starał oczywiście wpakować jak najwięcej, dobra. Kurybao. No, tak. Kurde, jak zwykle. Jakieś problemy muszą być. Dobra, puszczę to sobie tak, słuchajcie, nie będę wnikał. Tylko po prostu sobie tak o. Dosuniemy. Zepnijmy pasami troszkę. Dobra. Ładowareczka, słuchajcie, jeszcze kurczę nam podziała troszkę, także tutaj nie będę wymieniał sprzętu tego, bo ot taka stara, kurde, ale jak to się mówi, jara i nie ma sensu. Bardziej się rozglądam nad przyczepą na bele, żeby jakoś pojemnościową, kurde, tutaj skombinować. Możecie ogólnie dać znać w komentarzu, co byście polecali tam za przyczepę. Byłbym wdzięczny, a zarazem, kurde, i wyczytam komentarz. Jak ktoś da jakiś pomysł, że tak powiem, godny tutaj polecenia, no to jak najbardziej kurczę ogarniemy temat właśnie z przyczepą. Dobra, cyk. No i kurde, ciśniemy, no co tutaj dużo mówić, no. Dobra. No, także tutaj będzie szybki odcineczek, bo nie zamierzam długo siedzieć, słuchajcie. No, zwłaszcza, że kurde roboty jest. A też nie chcę was zanudzać, a czykolwiek tylko właśnie zależy mi, żeby bardziej pokazać, kurczę, jak to tutaj się odbywa, niż wiecie. Dobra, pasy sobie odepnijmy. Teraz przypnijmy. No i już na tyły nam, kurde, nic nie wejdzie. No mała, słuchajcie, przyczepa jest mała, bardzo. No ale tak jak mówiłem. Tak jak mówiłem, słuchajcie, kurde, no. Muszę coś kupić, bo tragedia jest, nie wiem, myślałem o samozaładowczej, bo te belki, nie powiem, kurde, to jest mozolna praca i no, za dużo czasu z tym schodzi, żeby tak ładować, nie, no ale wiecie, na odcinku to ja nie mogę sobie pozwolić na przykład na załadowanie pudzianem, nie, wziąłbym teraz taką belkę i cyk, nie, ale no, tu nie o to chodzi, kurde, nie to, że nie umie ładować, bo kurde, umie, o. Tylko, że no problem polega na tym, że kurde, te bele i tak są zbugowane i tak przez farminga, nie? Wiecie, kurde, sami jak jest z balotami w farmingu 22, no kurde, co ja tu dużo będę mówił.
Dobra, teraz coś takiego zrobimy. No, na przykład turem ładować to byłoby bardziej problematyczne niż ładowanie ładowarką, bo mamy wysięgnik. No, ale też nie jest tak strasznie ich dużo tej słomy tutaj. No, co prawda troszkę wyszło. No, ale tak jak mówię, no nie jest aż tak kurde przesadnie, nie? Dobra, cyk. Także dzisiaj porobimy sobie ładowareczką. Pyk. Jednego balota mamy. Może go, słuchajcie, zaaplikujemy od razu. Tutti. Mówię, no szóstka już kurde pójdzie na złom. Raczej jest dość wypracowanym ciągnikiem. Długo na tej serii, więc no sami wiecie, że nie chcę kurde trzymać maszyny aż tak, bo no to mija się z celem dla mnie. Dla mnie trzeba też kurde robić coś takiego, że wymieniać maszyny w miarę możliwości, żeby to się nie nudziło, więc no tak to się rozkminia tutaj. Dobra, tutaj beleczka jeszcze jest i tu. Kurde, szybko to idzie, słuchajcie, 10 minut odcineczka mamy. Także no ja jestem bardzo zadowolony. Czy ja to dam radę łapnąć? No dobra, jakoś łapnąłem. Ogólnie mówię, bardzo przepraszam, ale troszkę przeziębiony jestem. Kurde, wystarczy, że gdzieś powieje i kurde, mam katar. Niby nic poważnego, ale przeszkadza, kurde, w nagrywaniu. O, wiecie, ja kurde nie choruję tak poważnie już od lat, nie, ale jak już przewieje, to jakaś lekki katar tam, kurde, coś występuje, no. Normalna sprawa. To jest normalna sprawa bombowa. Rara. Dobra, pyk. I działamy, kurde, działamy. Sorry za myszką, że tak stukam. Może to słyszycie, ale kurde, tutaj operować trzeba. No ja mam, kurde, na gołym biurku myszkę niestety. Nie uciszę jej. Ale za to klawiatury nie słychać, bo klawiaturę mam bardzo cichą, naprawdę. Dobra, tutaj spinamy. No i co, jeszcze jeden rząd postaram się kurde ułożyć. Mam nadzieję, że mi wyjdzie. Pyk. Dobra. Dosłownie jeszcze po dwie belki, słuchajcie, i zjeżdżamy na gospę 13 minut, także no kurde, w 15 minut można by rzec, że kurde wyrobiłem się ogólnie z załadowaniem balotów. A jeszcze pomyśleć, że całe pole kurde jest do zebrania, no masakra. Wiecie co? Kurde, będzie fajne ujęcie, będzie. Sochki zajmę tylko sekundę, ale kurde, coś mi się zdaje, że ja bym to tak widział na miniaturze. Dobra. No,
czasami ludzie robią podczas odcinka, tam niektórzy może myślą, mogą mówić, że o, kurde, nie fajnie, że przeszkadzasz tym, ale no kiedy ja mam zrobić, kurde, słuchajcie, jak ja jeszcze no trochę, a może kurde całe pole zbiorę na odcinku, nie no, żartuję oczywiście. To jest nierealne i niemożliwe. Dobra. Pyk. No, 15 minutek, także tak do 30 minut chciałbym, kurde, tutaj podziałać. Także myślę, że kurde, no, długo nie będę siedział nad tym. Panie, bo to nie robotę je. O kur... A nie, myślałem, dobra, że się spierdzielą może. Dobra, ja słuchajcie, zjeżdżam ładowarką do gospodarstwa, bo będę musiał jeszcze je rozładować przecież. Także no to nie koniec roboty. I teraz pytanie, kurde, za 100 punktów, gdzie ja to będę rozładowywał? No może tutaj jakoś, kurde, poukładam. Dobra. Przebiegnijmy się więc, kurde, po szóstkę. Dobra. Dobra, tak. Tak. Dobra, zajeżdżamy. No i co? I kurde, rozładujemy teraz. Rozładowywujemy, kurde. Nie mogę się wysłowić. Także był załadunek, a teraz będzie rozład... kurwa, wsteczny. A teraz będzie rozładunek, dobra. Kurde, przy silosach tutaj, kurde, postawię. No, mam nadzieję, że... nie będą przeszkadzać. Dobra, tak, kurwa. Dobra, pyk. No, także dość będzie szybki odcinek, słuchajcie, kurde, z racji tego, że... No, tak jak mówię, roboty tutaj jest, ale... nie chcę się, kurde... nie chcę się, kurde, siedzieć zbytnio. Dobra, cyk, jeszcze wysuniemy, bo widzę, że ta ładowarka ma strasznie bliską kolizję, kurde, z tym. Z przyczepą. Dobra, cyk. No, to jeszcze 125 leżą, no ale... je gdzieś przemieszczę, tak, kurde, bo tu będzie przebudowa gospy. Nie wiem jeszcze, w jakim miejscu, słuchajcie, kurde, tutaj zrobię, bo... plan jest taki, żeby wziąć troszkę kredytu, bo przyznają nam bez problemu. I z tego placu, słuchajcie, zrobić biogazownię. Z tego placu zrobić biogazownię. A kurde... gospę w nowym miejscu, nie? Wybudować, także no kurde, myślę, że się uda. Zobaczymy. Na razie to chciałbym belę poukładać.
Dobra, kurde, sorry za muta, ale no, wymutowałem się, bo bitka oczywiście była. Jakże nie inaczej, nie chciałem już, kurde, robić cięcia jak ostatnio. O kurde, to jednak lepiej jak cały odcinek jest. Dobra, pyk. Puszczamy. Także, kurde, Lukusz, jeśli oglądasz, to pewnie będziesz musiał, kurde, mingospę wybudować. No, sińce, bożej. Pewnie Luki się zgodzi, pewnie, kurde, jak to mówię, posłucha biednego Jarka, który, kurde, nie umie budować. Nie, no wiecie, ja umiem, ale, kurde, Luki ma ten talent, że on to zrobi po prostu lepiej, nie? I, kurde, wiecie, no ja zwykłą gospę mógłbym zrobić, nie? Tam nie ma problemu z tym, bo ja też umiem budować, ale no Luki ma to coś, że on tam, wiecie, te zaraz pierdółki, ozdóbki pododaje i w ogóle, także no... Ostatnio, kurde, zrobił przecież gospodarstwo na tym, na osadzie, które bardzo mi się spodobało. Oczywiście, kurde, kto tam nie widział, to możecie, możecie, słuchajcie, wpaść do Lukiego na kanał i odczaić odcinek, bo, znaczy odcinek, film z prezentacji gospodarstwa, bo tam jakiś czas temu wleciał, także śmiało zapraszam na jego kanał, no i kurde, możecie sobie tam odszukać. A przy okazji zobaczyć, co on tam też nagrywa, bo nagrywa tam bardzo dobre rzeczy. Także no. Dobra, mamy 21 minut odcinka, słuchajcie, kurde, no i my chyba nie zdążymy już wszystkiego załadować do końca. Sądząc po tym, kurde, ile mi tutaj się schodzi z tym rozładunkiem, kurde, bo tak jednak, słuchajcie, rzecz biorąc, no to trochę mi to zeszło. No ale to mówię, kurde, to nie problem. Sobie ogarnę to poza odcinkiem, no. Kurde, niektórzy mówią, że jak na klawiaturę, to i tak dobrze gram tą ładowarką, w sensie steruję. O Jezus Maria, właśnie wykrakałem i... Kurde... Wyszło to, co wyszło. No. Bardzo dobrze pan robisz. Także no, kurde. Dobra, kurde, sorry za muta, ale znowu bitka. Coś dziś za dużo tych bitek, kurde, było. Dobra. Kurde, wyszłem z transu, no, kurde. Dobra. Dobra, to rozładujemy, kurde, jeszcze 5 minutek mamy, jakieś coś, no to pojedziemy na pole. Urybało. Dobra, pyk, kurwa, pyk, 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 pyk. Dobra, ostatnie dwie bele, słuchajcie, kurde, pewnie już będę na górę kładł. I ciśniemy dalej, kurde, po następną partię, można powiedzieć. Jarek, tylko nie polityczną. No dobra, może być nie. Partia balotowa. O.
No, kurde, już kolizja, no nie wiem czemu z tą ładowarką tak jest. Dobra. Ciśniemy dalej. Kurde, jakoś mi się to udało, słuchajcie, poskładać i poukładać. A wy co tutaj robicie, kurde? Poszli mnie stąd. Dwadzieścia pięć minutek. No to tak mówię, jeszcze kurde trochę i... Panie, wystarczy, że pan dojedziesz na pole i już będzie 30 minut filmu z twoją robotą. Możliwe. Dobra, pyk. Tuti, tuti. Gdzieś tutaj widziałem z boku, tak leżała beleczka. Nimo. Dobra. Dobra, biegniemy, kurde, no, mamy 27 minut odcinka, ale biegniemy, słuchajcie, po szóstkę na szybkości, kurde. Dobra, pyk. A! Gada, skurkowaniec. Dobra, kurde. Pyk. No i dobra, kurde, ciśniemy do ładowarki. Słuchajcie, jeszcze troszkę poładuję i kurde, będzie mi kończyć, także no. A reszta po prostu już poza filmem się tutaj na szybkości zwiezie i kurde, ogarnie temat. Tak jest. Bardzo dobra, kurde, robota. Oczywiście kolizja, kurde, jakby nie inaczej, pyk. O, to. Dobra, dobra, dobra. Kurde, ta ładowarka to z obrotów nie schodzi. Bynajmniej u mnie. A jak tam u kogoś chodziła, to nie wiem. Kurde, szybkie bieganie to czasami, słuchajcie, denerwujące jest. Ale jak wiecie, bez tego ani rusz. Dobra, szybnij pan, dobra, cyk. No, jeszcze obydwie będę zdążę załadować, słuchajcie, i naprawdę kończymy, bo nie chcę tutaj, kurde, was zanudzać. Wiecie, jak to jest, kurde, wiecie, jak to się odbywa, więc co ja tutaj będę wam biadolił, a po prostu będziemy, kurde, jeszcze mieli na przodzie bardziej ciekawsze prace i... Tak jak mówię, no też będę chciał, kurczę, się starać o to, żeby tutaj, kurde, no te przyczepy załatwić, także możecie śmiało tam napisać w komentarzach, co byście, słuchajcie, polecieli do SKR-u, co by tutaj, kurde, pasowało, możecie nawet tam, kurde, jak macie możliwość podać jakieś nazwy czy coś, to
Ja sobie, wiecie, na internetach popatrzę, pozaglądam, tak? Co i z czym się je. Aha, dobra, kolizja, kurde. No, dobra, chociaż żeby to tak trochę miarodajnie, kurde, wyglądało, to mówię, muszę, kurde, po prostu ręcznie tutaj kombinować, no. Tak to dużo mówi. Dobra, tu dwie belki to od razu zabierzemy. O. Kurde, elegancka robota. Tych balotów troszkę będzie, kurde. Można powiedzieć, że kurde, no 150, ale troszkę ich tu jest, no. W sumie to bym, kurde, się nastawił, wiecie, na 180, ale to już chyba przesada by była. Bo ogólnie moja prasa ma taką możliwość, chyba, jak mi się nie myli, że nawet 180 może kręcić. Także to nie problem. Bardziej problem byłby, kurde, z załadunkiem, bo ta przyczepa to by strzeliła chyba. Dobra, pyk. No mamy 33 nawet minutę, no to jeszcze, słuchajcie, troszkę załaduję, bo no jednak chcę ten odcinek trochę tak dociągnąć, nie, kurde, no bo tutaj mówię. Ktoś, kto wytrwał do tej pory, to może napisać śmiało, słuchajcie, hashtag Bela, no a przypnę wam serce, no i oczywiście może nawet, kurde, przypnę u samej góry komentarz. Możemy się tak umówić, słuchajcie, także no, kurde. Zobaczymy, zobaczymy. Kto wytrwał, no to kto pierwszy napisze komentarz przy tym momencie, jak oglądacie. Jak napiszecie hashtag Bela, no to mogę wam przypiąć komentarz jako pierwszy. Bo mam taką możliwość, słuchajcie, na YouTubie. Tak jak przypinanie wiadomości na czacie, gdy robię live'y. Tak samo, kurde, z wiadomościami, także jakby ktoś takie coś chciał, wiecie co robić, a dokładnie to wiecie co pisać. O, pa 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 pi 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 pi. Bo jak tu Bela wpadnie, no to będzie krucho. Dobra, kurde, 34 minut nas mamy, dobra. No to jeszcze tutaj co nieco się zbierze. A tak jak mówiłem, no resztę, kurde, ogarnę poza kadrem. Dobra, pyk. O, tu jedna widzę, że mała jest, kurde. Dobra, to słuchajcie, odwiozę na gospę. No to pójdzie do skarbnienia, no i będziemy kończyć odcinek.
tutaj dwie nietypowe, no to kurde, je pójdą od razu tam do ścielenia dla krów i tyle, i cześć będzie. Postawię je gdzieś tutaj, jo. Pod bok, jak to się mówi, i tyle. No halę mam pustą, mógłbym w halę, kurde, pakować te bele. Tu mnie, no ale zobaczymy. Dobra, więc kurde, dotrwaliśmy do końca, słuchajcie, odcineczka, także jeżeli wam się film spodobał, tak jak mówiłem, łapkę w górę, możecie zostawić suba, oczywiście komentarz. No cóż, ja wam życzę miłej niedzieli, także do następnego, siemaneczko, strzałeczka, cześć!